się, który śpisz i powstań, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się dzisiaj, obudź się dzisiaj. Nie miej zamkniętych oczu. Każdy, kto ma oczy, niech widzi, a każdy, kto ma uszy, niech słyszy, co tutaj jest zwiastowane. Mówimy wam dobrą nowinę. Dobra nowina to jest dobra wiadomość dla człowieka, że Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna, jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale musisz w to uwierzyć, że Jezus Chrystus tam na krzyżu ponad 2000 lat temu zmarł, właśnie poniósłszy twoje winy, zmarł za twoje grzechy. Musisz uznać najpierw, że ty potrzebujesz tego zbawienia, bo tylko ci, którzy potrzebują lekarza, idą do lekarza. Tak naprawdę, tutaj mamy napisane, że diabeł to jest frajer. I ja mówię wam, że diabeł to jest frajer, ponieważ on, jemu się wydaje, że zakryje prawdę. Zakrył ją różnymi ściemami, różnymi systemami religijnymi, które ci mówią, że wystarczy, że będziesz chodził do kościoła, że wystarczy, że będziesz spełniał jakieś dobre uczynki, że wystarczy, że przyjmiesz jakiś sakramencik, jeden, drugi, trzeci, a może jakiś odpust, a w ostateczności może jak umrzesz, a nie będziesz aż taki uświęcony, to może pójdziesz do czyśćca, ale chcę ci powiedzieć, że nie ma czyśćca, nie ma w ogóle takiej, takich reguł, które by cię przyprowadziły do wroga, ponieważ on stworzył cię do relacji. I jeżeli jesteś na przykład w związku małżeńskim, jeśli jesteś mężem albo żoną, to nie budujesz swojej relacji z tą osobą, swojej intymnej relacji w ten sposób, że tu przyklękniesz, a tutaj weźmiesz jakieś ciastko i jakoś tak będzie. Nie! Bóg cię powołał do intymnej relacji z sobą. Do intymnej relacji. To jest ginosko. To jest tak, jak mąż kocha się z żoną. Taką relację możesz mieć z Bogiem. Możesz Go słyszeć. Może On odpowiadać na potrzeby twojego życia. Możesz z Nim być 24 godziny na dobę, tak jak mam ja. Odkąd narodziłam się na nowo, to było latem w 2000 roku. Tam wtedy usłyszałam, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Że On za mnie tam zginął. Nie za jakąś masę. Nie za jakąś masę. Za mnie osobiście. I za ciebie osobiście. Wisząc tam na krzyżu, On widział ciebie. On widział twoje grzechy. On widział twoje dojazdy, które masz w głowie. Codziennie rano. Zastanów się, człowieku. Bo ja żyłam 30 lat bez tego Boga. Budowałam swoje życie w oparciu o różne rzeczy. Próbowałam się ukrywać pod różnymi maskami. Próbowałam ukryć swoje prawdziwe wnętrze. Bo bałam się, jeśli wyjdzie na jaw to, co mam w środku, to nikt mnie nie będzie lubił. Byłam odrzuconym człowiekiem. Byłam tak odrzuconym człowiekiem, że gdy wchodziłam do tramwaju, a ludzie się tam, nie wiem, rozmawiali ze sobą i śmiali się, to ja byłam przeświadczona, że śmieją się ze mnie. Że to ze mnie mają dobrą zabawę. Tak bardzo się bałam ludzi, że nie byłam w stanie, nie byłabym nigdy w stanie wyjść tak i mówić do nich. A dzisiaj wychodzę, ponieważ nie boję się. Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. Te 18 lat temu, tam, w nocy, gdy miałam sen i zobaczyłam, że nie ma nic po środku, jest tylko chodzenie z diabłem, który jest frajerem i oszukuje ciebie, albo chodzenie z tym, który jest zwycięzcą, zwyciężył na krzyżu. I wybrałam tego, który zwyciężył. Tego, który zmartwychwstał. Nie tylko za mnie umarł. Nie tylko za mnie oddał życie. Nie zrobił tego w afekcie. Nie zrobił tego w jakimś porywie serca. On przyszedł tutaj z premedytacją. Wiedząc, że nie ma innej drogi do Ojca. Nie ma innej drogi, żeby cię przyprowadzić do Ojca. Żeby cię pojednać z Ojcem. Żebyś miał prawdziwe życie. On to zrobił.
to nie inni ludzie go ukrzyżowali. On powiedział, że nikt mu nie odbiera jego życia, ale że on sam je daje. I sam je dał. I sam je odzyskał. Sam je odzyskał. Powstał z martwych, aby pociągnąć tych, którzy w niego uwierzą. To nie jest ta kukła rzeźbiona na krzyżu. To nie jest on. To nie jest ten Jezus, którego babcie całują w stópki. On jest potężny. Wiem to. Wiem to z praktyki mojego życia. Wiem to z praktyki mojego życia. Bo gdy przyszedł do mojego życia, to z osoby skrajnie egocentrycznej, która nie chciała mieć przez 7 lat dzieci ze swoim mężem, która flirtowała z każdym napotkanym facetem w pracy. Zrobił mnie zupełnie inną osobą. Zupełnie inną osobą. Pierwsze pragnienie, które miałam po narodzeniu się na nowo, to przynieść życie na ten świat. Dać życie. Dać życie, bo Bóg jest życiem. Bóg jest życiem, a życie działa. Życie działa. Jeśli coś w twoim życiu nie działa, to znaczy, że nie masz kontaktu z prawdziwym życiem. To znaczy, że masz cały czas obumarłego ducha. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie doświadczysz prawdziwego życia. Tutaj na ziemi i tam, i tam. Idziesz po prostu do piekła. Masz tutaj piekło na ziemi, taki przedsmak i idziesz w tamtą stronę. Ale nie musi tak być. Nie musi tak być. Możesz tak jak przyjaciel, którego przyprowadziłam dzisiaj do Chrystusa, uznać swoje życie za śmiecie. Uznać, że już doszedłeś tak naprawdę do granicy swojej własnej wytrzymałości. I zapragnąć Jego, który jest pełnią. On dał mi pełnię. Ja się w pewnym momencie skończyłam. Ja w pewnym momencie uznałam, że mam pustkę w środku. Że już nie jestem w stanie zagłuszać jej pracą, imprezami i różnymi bzdurami. Gdy spotkałam się samą sobą, po wypadku, który mieliśmy bardzo poważnym wypadku, leżałam wtedy unieruchomiona. I nie mogłam pracować, i nie mogłam imprezować, nawet nie mogłam się zaciągnąć fajką. Tam wtedy zobaczyłam, że mam pustkę. Ale to mi jeszcze nie wystarczyło. Musiało minąć 2 lata. Byłam bardzo oporna, ale ty taki nie bądź. Ty taki nie bądź, bo nie wiesz, czy nadejdzie jutro w ogóle. To dlatego tutaj stoimy i krzyczymy. Dlatego, bo obchodzi nas, dokąd idziecie. Obchodzi nas. Tam Jezusa na krzyżu obchodziło, dokąd ty pójdziesz. Obchodziło go to. Obchodziło go to. Czy doświadczysz miłości Jego, czy nie? On nie chce, żebyś zginął. I dzisiaj mówi do ciebie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ojcze, ja modlę się o synów pokoju. Modlę się, żeby ci, którzy nie słyszą, odzyskiwali wzrok, a ci, którzy nie widzą, odzyskiwali wzrok. Ja modlę się o nowe narodzenia na ulicy. Ja modlę się o to, Ojcze. Modlę się o nowych ludzi. Modlę się o nowe stworzenia. Modlę się, Ojcze, o to. Ja wznoszę imię Jezus. Wznoszę imię Jezus. Jezus. I ogłaszam twoje zwycięstwo. Dziękuję ci za to, że ty wylałeś krew, że ty wylałeś krew i ta krew jest skuteczna i ona jest żywa i ona tutaj płynie. Dziękuję ci, że ty wylałeś krew. Dzięki ci, Jezus. Dzięki ci, moje życie. Dziękuję ci, Jezus.